Środki trwałe są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Można je wyksięgować z naszego zbioru środków trwałych i przekazać je innej firmie. Musimy zauważyć, że jest to oczywiście działanie dwuetapowe, przynajmniej dwuetapowe, ponieważ operacja pierwsza, która tutaj zostaje wymieniona, polega na samym wyksięgowaniu z naszego zbioru środków trwałych tego środka trwałego, który będzie przekazany jako aport do innej spółki. W skoncie środki trwałe po stronie kredytowej wymieniamy, jaka była wartość tego środka trwałego w cenie zakupu i tą samą kwotę rozbijamy na dwa elementy, na dwie składowe, które będą odnotowane po przeciwnej stronie dwóch oddzielnych kont, tak aby wszystko nam się zgadzało, czyli łączna suma zmian debetowych równa się zmianie kredytowej. Czyli na koncie umorzenia środków trwałych, na którym tutaj zazwyczaj następuje zwiększenie stanu umorzenia środka trwałego, zapisujemy odpis, jakby odnotowany zostaje odpis dotychczasowego zużycia środka trwałego, który będzie przekazany w formie aportu, a pozostała część po tej wartości zakupu pomniejszonej o dotychczasowe zużycie umorzenia tego środka trwałego ustalimy jako wartość pozostałych kosztów operacyjnych, gdzie oczywiście na stronie debetowej zawsze odnotowujemy pozycje kosztowe. I druga operacja, wartość objętego w zamian za udział, wartość objętego w zamian za udział, za aport udziału przewidzianego w umowie spółki, my w tym momencie traktujemy jako pewno aktywo, a więc po stronie debetowej następuje zwiększenie pozycji aktyw na koncie udziału w innych jednostkach. I zarazem traktujemy tą właśnie wartość tych udziałów jak pozostały przychód operacyjny.